przepiękne, klimatyczne fotografie, które robią bardzo duże wrażenie, sprawiają wrażenie, jakby się zatrzymał czas. Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy. W ostatnich latach, no to mogę powiedzieć, że w zasadzie każda wizyta, którą odbywał u nas w mieście, zawsze towarzyszył mu ten aparat. Na tyle, na ile, że tak powiem, wpływem czasowy. Starałem się Michała zawsze zabierać w jakieś ciekawe miejsca. No, udało się wyciągnąć przede wszystkim piękną architekturę, prawda? Bo które niszczeje. Przede wszystkim niszczeje i nie widać, żeby w jakiś sposób poszło to do przodu. W chwili obecnej, może za jakieś 20 lat uda się odnowić tą architekturę. Ale tak jak tutaj na początku pani mówiła, zatrzymał się czas w tym mieście i przypomina nam początek lat 90. u nas i naszą architekturę, która teraz już poszła do przodu, do góry. Mamy dużo złotych, szklanych domów i wieżowców i zapominamy czasami o tym, że też piękno się kryje w ruinach miasta, które tak nie mają dobrą historię i też pamiętamy wszyscy o Lwowie. I zachęci Państwa do odwiedzi Lwowa. Część z Was może była, część nie, ale mam nadzieję, że po tych zdjęciach i co udało się w tych 35 fotografiach przedstawić, no, będzie to takim bodźcem do wizyty w Lwowie na dłużej i zwiedzeniu wszystkich fajnych, pięknych zakątków.